Przystępujemy do punktu numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2010 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Administracja Budynków Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie. Proszę również panią naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska, panią Elżbietę Kłosowską, o zreferowanie tematu. Więc do uchwały z dnia 25 października 2010 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się paragraf drugi, który otrzymuje brzmienie. Celem stworzenia spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy miejskiej Ostróda w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokalowych, targowisk i hal targowych, cmentarzy komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień oraz zadań będących poza sferą użyteczności publicznej, ale ważnych dla rozwoju gminy. Rozszerzenie tego programu polega na rozszerzeniu działalności spółki o realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości gminy, zieleni gminnej i zadrzewień. Biorąc pod uwagę, iż spółka Mabak została utworzona celem realizacji zadań gminnych, rozszerzenie tego działania jest całkowicie zasadne i celowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zreferowanie tematu. Czy są głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Do tego. Chodzi o umożliwienie Mabakowi startowaniu w przetargu, tak? Ogłaszanym przez gminę miejską. Czy to ma być zlecone z wolnej ręki, że tak powiem? To jest zadanie własnej gminy, zadanie własne gminy, a spółka jest naszą spółką. No tak, ale spółka będzie startowała w przetargu, czy gmina jako zadanie własne zleci w procedurze pozaprzetargowej spółce wykonanie pewnych tam prac? Może zlecić. Proszę, pan burmistrz Sochal ma głos. Panie radny, generalnie chodzi nam o to, żeby umożliwić rozszerzenie zakresu działalności spółki, żeby po prostu spółka mogła szerzej wchodzić ze swoimi usługami na rynek ostrucki. Radny Garlicki, proszę bardzo. Czy to się wiąże z jakimś wzrostem zatrudnienia w tym Mabaku, czy będą zatrudnieni ludzie do tego? O tym będzie decydował prezes. Prezes jest niezależny, to jest spółka prawa handlowego. Jeżeli będzie widział potrzebę zwiększenia zatrudnienia, to będzie zwiększał. Jeżeli będzie widział potrzebę jakichś przesunięć wewnętrznych, to tak zrobi. Czy są jeszcze głosy radnych w tej sprawie? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do czytania projektu uchwały. Uchwała numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie zmiany uchwały numer 61-335-210 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2010 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Administracja Budynków Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie. Na podstawie, tu następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 61-335-210 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2010 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Administracja Budynków Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Celem utworzenia spółki jest wykonanie zadań własnych gminy miejskiej Ostróda w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokalowych, targowisk i hal targowych, cmentarzy komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień oraz zadań będących poza sferą użyteczności publicznej, ale ważnych dla rozwoju gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że głosami 18 za przy 18 radnych obecnych na sali uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu numer 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia gminie miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Proszę o zreferowanie panią Elżbietę, również Elżbietę Kłosowską, panią naczelnik. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, wojewoda warmińsko-mazurski może w drodze porozumienia zlecić, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania cmentarzy i grobów, cmentarzy wojennych oczywiście, i w związku z tym takie porozumienie dobrze byłoby podpisać, tym bardziej, że łącznie z tym porozumieniem otrzymujemy dofinansowanie w wysokości 12 tysięcy złotych na utrzymanie tych grobów i cmentarzy. W ubiegłym roku było to 10 tysięcy, w tym roku już jest więcej. Także prośba do Państwa o uchwalenie tej uchwały. Dziękuję. Sprawa jest nam znana. Czy są głosy jeszcze może w dyskusji? Jeżeli nie ma, to przystępuję do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia gminie miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na podstawie, i tu następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Ostródzie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia gminie miejskiej Ostróda spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów cmentarzy wojennych o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Obowiązek wynikający z paragrafu pierwszego niniejszej uchwały wykonany będzie pod warunkiem przekazania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego środków finansowych w kwocie 12 tysięcy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 20 radnych przy 20 obecnych. Teraz ten 12, tak? Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego zagospodarowania miasta Ostródy w obszarze G7-5UZ. Prosimy o zreferowanie tego punktu przez panią Małgorzatę Czcińską, naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Komunalnej. Prosimy bardzo. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado. Chciałabym przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75UZ. I już wyjaśniam, ten obszar jest to teren położony przy ulicy Chrobrego, który zgodnie z tym, co nakreśliliśmy w studium w kierunku rozwoju i zagospodarowania terenów całego miasta w lutym 2012 roku, tu zmieniamy obecnie teren, który jest zielenią, zmieniamy na tereny usługowe. Jest to teren vis-a-vis cmentarza o powierzchni około 2,5 hektara. Czy są głosy w dyskusji? Proszę radny Najmowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo wielka prośba jest Państwa ze Związku Pracodawców Inicjatywa, żeby udzielić im głosu, ponieważ no, oni się troszczą o swoje sprawy, jeśli chodzi o te powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych i takich różnych miejsc zagospodarowania na cele usługowe, żeby można im udzielić głosu i żeby swoje stanowisko też przedstawili, jeśli będzie taka możliwa po głosach radnych. Bardzo proszę. Tak, ale teraz jesteśmy w punkcie. Tak, w tym punkcie, ale w tym punkcie odnośnie
Pani naczelnik, proszę bardzo. Jeżeli mogę wyjaśnić, w tej chwili przystępujemy tylko do zmiany, to jest uchwała o przystąpieniu do zmiany. Cała procedura daje możliwość i określa, co będziemy robić w tym, na tym terenie, w jaki sposób go zagospodarujemy. Uchwała o przystąpieniu do, o studium pozwala, znaczy wytycza nam kierunki rozwoju. My w tej chwili tylko przystępujemy do zmiany planu zgodnie ze studium i na etapie zmiany studium jest określona procedura, gdzie będą wszyscy mogli zgłaszać swoje uwagi, gdzie będą mogły, będą konsultacje społeczne, gdzie będą konsultacje z wszystkimi jednostkami do tego uprawnionymi, czyli z konserwatorem zabytków, ze strażą, z RZGW, z RDOŚ-iem, z wszystkimi jednostkami, a przede wszystkim ze społeczeństwem, gdzie będziemy mogli określić, jaki to będzie rodzaj usług, w jaki sposób będziemy ten teren zagospodarowywać, czy tam będą parkingi, czy będą inne formy użyteczności i publicznej, i społecznej, i usługowej też w tym przypadku, jak mówi nam studium. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, no ale prośba, no ja wiem o tym, ja znam sprawę procedowania, ale być może już ten głos dzisiaj też już tam pomoże nawet wydziałowi w przedstawieniu w Szanownej Radzie gdzieś tam jakichś tam uwag. Przecież to, no ale Szanowni Państwo, jeśli ktoś chce się wypowiedzieć i ma coś do powiedzenia i jest zainteresowany pewnymi rzeczami, no to dajmy się wypowiedzieć, skoro są przedstawiciele, Związku Pracodawców, zrzeszyli się, no to... Tak, panie radny, w sprawach różnych, ale, no ale po prostu teraz mieliśmy wyjaśnienie, to... pani naczelnik. No ale strach, może... Proszę bardzo, radny Stasiulewicz. Ja myślę, że od tego są komisje, więc tu nie będziemy wypracowywali. Jeżeli państwo chcą, proszę bardzo, są komisje przedstawić, jeżeli to będzie zasadne, przedstawić na Radzie. Bo Rada naprawdę nie jest od tego, żeby w tej chwili wypracowywać jakiekolwiek i przeprowadzać konsultacje. Od tego są komisje, drodzy państwo, i to jest stosowny kierunek. Dziękuję. Proszę, panie radny. Już nie chcę się tematu uprawiać, ale myślę, że to nic by się nie stało, gdyby te parę minut poświęcić wysłuchaniu ludzi, którzy specjalnie przyszli. Tym bardziej, że oni są podatnikami i za ich pieniądze tutaj siedzimy, bierzemy diety. No to uszanujmy ich do diabła. No. Jak pani naczelnik powiedziała, to jest rozpoczęcie procedury. Jeżeli chodzi o udzielenie głosu, możemy w wolnych wnioskach. Przecież to na jedno wychodzi. Proszę bardzo, czy są głosy jeszcze odnośnie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, czytamy. Szanowni Państwo, to zapytam. Pani naczelnik, ale ten teren ewentualnie, czy już wydział, czy pan burmistrz zajmuje, jest na coś planowany, czy to dopiero tylko typowo usługowe i nie mam jeszcze pomysłu, jakiego typu usługi, co za usługi, jak to będzie wyglądało? W każdym planie miejscowym zawsze określamy usługi jako zgodnie z nomenklaturą, która jest w ustawie, tak? I w tym momencie usługi mogą być uciążliwe lub też nieuciążliwe i to właśnie określamy. Taki zakres określamy w planie miejscowym. I też taki będzie określony. Ewentualnie możemy teren przeznaczyć na tereny obsługi parkingowej lub też dróg. Natomiast usługi są szeroko pojętym. Obszar jest w całości przeznaczony pod usługi i taki to będzie. Dobrze, ale jak będziemy zgłaszać i zwracać się do kogoś, to będzie określone, że będzie to taki dach, takie tam coś, takie coś. I, no, i właśnie, czy już jest jakiś plan? Przepraszam, to jest właśnie procedura, która nam umożliwi zasięgnięcie wszystkich opinii i złożenie w całości. O co będziemy pytać? Ustalimy, że budynki pięciokondygnacyjne, czy ja ustalamy? Czy dajemy propozycję? Czy dajemy propozycję, tak. Do konsultacji. Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu. Określamy tylko w zasadzie obszar, który mamy przystąpić. I wdraża się odpowiednia procedura. I według tej procedury każdy ma zainteresowany ma prawo zgłoszenia uwag. I de facto tak chyba by było źle, jeżeli jednym by się umożliwiało poza procedurą, zgłaszanie jakikolwiek uwag. W tej chwili
Jeszcze uchwała nie została podjęta. Nie wiadomo, czy przystąpi gmina do zmiany. Jest również to, jeżeli ktoś chce, żeby kiedyś było tak, że burmistrz musiał wdrożyć procedurę. W tej chwili decyduje burmistrz i do burmistrza składa się wnioski wcześniej, przed rozpoczęciem tej procedury, o zmianę planu i tu decyduje na tym etapie. Wobec tego dopiero uważam po wdrożeniu tej procedury, podjęciu uchwały, zgodnie z obowiązującym prawem, pozwólmy składać wnioski, konsultacje przeprowadzić, wystąpić o opinię do odpowiednich organów. Natomiast moim zdaniem w tej chwili już byśmy zaczęli tworzyć ten plan. Plan musi przygotować odpowiedni planista, czyli musi mieć odpowiednie uprawnienia i dopiero jeżeli będzie wyłożony tu, to będzie można dyskutować nad nim. W tej chwili nie mamy nic, żadnego planu ani projektu, więc dyskusja jest przedwczesna. Nawet jeszcze nie określiliśmy, bo Rada nie podjęła uchwały, jaki obszar będzie. Panie Przewodniczący, jeszcze chcę doprecyzować. Rozumiem, zbierze te wszystkie uwagi od mieszkańców pan burmistrz, no tylko że ja tu nie będę bożyć. Proszę? Urbaniści przedstawią wydziałowi, wydział burmistrzowi i wtedy będzie zadecydowane, co tam ewentualnie na tym obrać. No właśnie o to mi chodziło, przecież to każdy z nas wie co to jest za gotowanie planu. Ale jednak mimo wszystko no warto byłoby wysłuchać też wniosku przedsiębiorców. No. Decyzję podejmuje przewodniczący. Zgoda w wolnych wnioskach. Czytamy projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75UZ. Na podstawie prawnej Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75UZ. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie nr 22187/97 z dnia 26 marca 97 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Granice zmiany planu określają załączniki graficzne nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czternaście za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy 14 za, 6 głosów przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia miasta Ostródy. I proszę również panią naczelnik o zreferowanie tematu. Tu jak mamy podobną sytuację jak chwilę wcześniej. Działamy w imieniu mieszkańców na wnioski mieszkańców, jeżeli są właścicielami nieruchomości, a także na wnioski tutaj nasze konsekwentnie uchwalając to, co zawarliśmy w studium. I ten obszar dotyczy obszaru całego Śródmieścia i tam mamy wytyczonych 6-7 miejsc, w których proponujemy dokonanie zmiany planu miejscowego, już uchwalonego wcześniej. I pierwszy obszar to jest ulica Pieniężnego 25, to jest na wniosek właściciela nieruchomości.
zmiana na umożliwienie mieszkaniówki pięciokondygnacyjnej. Drugi obszar jest to Plac Tysiąclecia, gdzie tam proponujemy wydzielenie zabudowy wielorodzinnej, a także część rekreacyjną. Trzeci obszar dotyczy ulicy Adama Mickiewicza i to są tereny, które są w chwili, będziemy zmieniali na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z tym, co mamy w studium. Czwarty obszar jest nadbrzeże Jerzego Drewęckiego, to jest ulica Sowińskiego i Juliusza Słowackiego. Tam tereny zmieniamy na tereny usługowe oraz vis-a-vis dworca oraz na mieszkaniową zabudowę wielorodzinną nad samym Jeziorem Drwęskim. Kolejny obszar dotyczy zmiany ulicy Spichrzowej, gdzie mamy drogę publiczną. Zmieniamy to na usługi turystyczne, ponieważ ta droga jest w tej chwili zbędna jako droga publiczna w funkcjonowaniu tej drogi. Kolejny obszar jest to ulica Pionierska Władysława Jagieły 11 listopada. Jest to teren, który był obecnie terenem zieleni. Zgodnie ze studium zmieniamy to, uruchamiamy te tereny jako tereny usługowe. I jeżeli chodzi o siódmy, ostatni teren, jest to teren tu nad Jeziorem Drwęskim, gdzie zgodnie z studium regulujemy to, co w studium, czyli będziemy, pragniemy wprowadzić usługi turystyczne. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kierozalski. Pani naczelnik, dziękuję za obecność na komisji. Ja potem jeszcze przemyślałem trochę w domu, jako że ten teren Placu Tysiąclecia mam na sercu, bo tam urodziłem się gdzieś w tej okolicy. Stąd też chciałbym zapytać, bo mam tutaj dość dużą działkę. To chodzi o punkt numer 2 przeznaczona. Czy to jest tak jak granica tego obrębu, to jest ta działka? Tak duża ta działka, to mówię o punkcie drugim. To jest 80 arów, tak? 8 tysięcy metrów kwadratowych i jest to właśnie z tym, że ja Państwu tłumaczyłam na komisji, tak? W jednej części równoległej do jeziora Drwęckiego, do rzeki Drwęcy jest to zieleń, tak? My w tej chwili... Chciałem zapytać. Tak. Czy ona już została podzielona? Nie, absolutnie nie. To uchwali nam, tak, po zmianie planu będziemy robić podział zgodnie z planem miejscowym. Czyli plan miejscowy nam wytyczy, gdzie jest teren zieleni rekreacyjnej, i wytyczy nam tereny pod zabudowę wielorodzinną. A sprzedamy tylko tą pod zabudowę? Tak. Dziękuję bardzo. To chciałem wyjaśnić. Proszę bardzo. Radna Magara Chorostowska. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje aż 7 załączników, według mnie powinien być podzielony na 7 osobnych uchwał, bo to jest zbyt duży teren w mieście, żebyśmy mogli za jednym zamachem przegłosować wszystko. Mi osobiście z tych załączników, powiedzmy, mówiąc potocznie, podobają się 2. To znaczy 2 mogłabym zagłosować za. Co do pozostałych mam duże zastrzeżenia. Poza tym w momencie, kiedy po mieście krążą różne pogłoski dotyczące planu przyszłościowego zagospodarowania tego terenu i w momencie, kiedy nie udzielono, jak to się mówi, możliwości wypowiedzenia się w tym momencie, przed głosowaniem na tą uchwałą przedstawicielom przedsiębiorców, no ja składam zastrzeżenia co do jakości projektu tej uchwały. Muszę Państwu nadmienić, że tak jak wspominałam na komisjach, każda zmiana planu jest odrębną procedurą i gdybyśmy chcieli zmieniać, tak jak pani radna sugeruje, każdą zmianę osobno, czyli mamy 7 lat na przeprowadzenie wszystkich zmian. Jeżeli byśmy chcieli pojedynczo każdą zmianę przeprowadzać, bo najpierw musimy przeprowadzić jedną procedurę, żeby zakończyć i wszcząć następną procedurę zmiany planu miejscowego w danym obszarze. Więc w związku z tym zasadne jest wykorzystywanie ze względów ekonomicznych i finansowych, bo oczywiście zmiana planu kosztuje i obciąża nasz budżet gminny i każda zmiana planu pojedyncza kosztuje nas dużo drożej niż gdybyśmy wykonywali wszystkie zmiany jednocześnie. Natomiast co do
pani sugestii odnośnie wypowiedzenia się i czy tereny, które tereny powinny zostać objęte tą zmianą planu. Nadal wszystkie wnioski są, mogą być składane do komisji i my nie musimy absolutnie przystępować do zmiany planu w takim kształcie, jaki jest obecnie. Zawsze państwo macie, to państwo decydujecie jako radni o tym, jak wygląda uchwała i państwo decydujecie o tym, co w tej uchwale się zawiera. Jeżeli państwo decydujecie większością głosów, że plan ma, że ta uchwała ma zmieniać tylko dwa tereny, to tak będzie. To państwo o tym decydujecie. Dlatego jest propozycja zmiany planu dotyczącego tych obszarów, które uważaliśmy, i tu pan burmistrz wnioskuje, żeby, że to są w chwili obecnej najbardziej newralgiczne punkty, które powinniśmy zrobić zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Dziękuję. Proszę, radny Kowalski. No muszę zabrać głos jako przewodniczący Komisji Oświaty, w której uczestniczy pani Makara. No nie mogę wyjść z podziwu, że nagle pani tak się ożywiła i tutaj dyskutuje. Jakby pani nie wychodziła z komisji, a była cały czas, to pani się dowiedziała, bo pani naczelnik wyraźnie to tłumaczyła, że chodzi o sprawy finansowe. Jakby pani odbierała komórek, a uczestniczyła w tej komisji, no to pani by wiedziała na ten temat. A widzę, że na komisji pani siedzi, milczy jak milczek. Nie zabiera pani głosu, nagle na sesji ożywia się pani i jest tutaj, no widzę, gwiazdą wschodzącą, ale prosiłbym, żeby tak na komisji dopytywać się, naprawdę prosimy wszystkich naczelników i dogłębnie możemy siedzieć do wieczora i te komisje prowadzić, żeby pani wszystko wyjaśnić. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie radny Kowalski, proszę dokładnie sprawdzić, bo z tego co pamiętam, na ostatniej komisji siedziałam do końca, od początku do końca. Siedziałam, posłusznie słuchałam, zastanawiałam się nad słusznością danych uchwał. I tu wnioskuję do pana Hocha, jako przewodniczącego, o zwrócenie uwagi, co po niektórym radnym, o zachowanie jakiegoś tam poziomu kultury osobistej. Bo czuję się urażona wypowiedzią pana Kowalskiego. Niesamowitego. Proszę bardzo, radny Kowalski. No, pani radna. No jeżeli pani uraziłem, to przepraszam, nie wiem za co, no ale widocznie uraziłem. Ale myślę, że no powiem tak dobitnie. Jeżeli pani siedziała cały czas, to myślę, że warto słuchać ze zrozumieniem to, co mówią naczelnicy. Dziękuję. Jeszcze mogę? Proszę, radny Najmowicz. Szanowni państwo, znowu tak troszeczkę żartobliwie odpowiem. Panie radny, my jesteśmy radnymi 12, 14, 16 lat, a pani radna jest troszeczkę mniej. Miejmy wyrozumiałość, naprawdę, bo od razu nikt nie jest doskonały. Naprawdę. Panie radny, no ale dobrze, bo my zaczynamy tam dyskutować. Dobrze, szanowni państwo, głos w dyskusji do tego punktu. Pani naczelnik, takie może troszeczkę banalne. Czy w tym obszarze, w tym załączniku numer 2, uzupełnione usługami na parterze. Czy te usługi, jakby ten budynek był dość duży i na parterze jakiś supermarkecik, kto by wyszedł, czy raczej nie wchodzi w grę? Ja oczywiście tak troszeczkę, żeby w celem uspokojenia przedsiębiorców naszych miejskich, bo naprawdę to spędza im sen z oczu, te nasze supermarkety, które no, powstają dość intensywnie. Ja rozumiem, że sugestia dotyczy wielkopowierzchniówki, tak? Czy można na jakiś market wielkopowierzchniowy? No znaczy, czy w tym drugim coś się da wykroić, jakiś, no, jakby ten budynek... Czy jest, nie, znaczy, prosto, czy jest możliwość zbudowania tam supermarketu? To będzie najprostsze. Nie, pytanie. Proszę państwa, jest no zabudowa właśnie wielorodzinna z usługami w parterze, czyli oczywiście, jeżeli to będą sklepy, to my nie możemy zabronić, to są drobne usługi, które towarzyszą funkcji mieszkaniowej. I tam też są inne obostrzenia. Proszę pamiętać, że tereny, które w studium uchwaliliśmy jako tereny mieszkaniowe, mają inne jeszcze obostrzenia. Mają obostrzenia dotyczące miejsc parkingowych, dotyczące terenów biologicznie czynnych. To nie jest tak, że możemy sobie wybudować blok na maksymalnej powierzchni i zrobić na dole mały markecik i będzie wszystko w porządku. Nie, nie będzie w porządku. Będziemy dostawali wytyczne, zgodnie z którymi musimy postępować. A na pewno powierzchnia biologicznie czynna, a także parkingi będą tymi wytycznymi między innymi. Także tam się nie da wykroić. Przepraszam, kolokwialnie powiem, wykroić markeciku. Dobrze. Dziękuję, chociaż w Warszawie widziałem supermarket, nie będę mówił jaki, ale w budynku dużym mieszkalnym. Dziękuję. O głos prosił radny Stasiu Lubecz, bardzo proszę. Na komisji, pani naczelnik, dyskutowaliśmy na temat tego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu tu w okolicach Nabrzeża. Z jednej strony, z drugiej jest pięknie. Amfiteatr, hotel,
z drugiej strony nabrzeże lokale usługowe i teraz no ta przestrzeń, na której coś się będzie budować, pasuje jak pięć w oku. Ja wiem, że to któryś właściciel z rzędu już jest. I teraz tak, dlaczego i kto sprzedał tą działkę? Bo miała pani się zorientować, bo oto teraz, proszę państwa, z ulicy Mickiewicza będzie trzeba zjeżdżać z ciężkim sprzętem budowlanym. Rozjeździ się to nawet, jeżeli to się będzie robiło zimą, bo zimy, przypominam, potrafią być wilgotne i grząskie, jakby tutaj powiedzieć. I przyjdzie wiosna i teraz podejrzewam, że na wiosnę będzie tutaj widok no nie najładniejszy. I teraz jest pytanie, kto jest winny temu, no nie wykazał się wyobraźnią, że sprzedał tę część gleby pod zabudowę jakąś taką wysoką, że się tak wyrażę, usługową i jakoś opisał możliwość dojazdu, że my zabezpieczamy. No bo ze służebnością dojazdu. W ten sposób Rada została i ja postawiona przed taką decyzją, że musimy po prostu zmienić ten plan. I tu nie mamy żadnej innej opcji. W związku z tym no, chciałbym wiedzieć, kto wykazał się brakiem wyobraźni. Z dokumentów, które posiada Wydział Geodezji i tutaj mam je przy sobie w tej chwili, wynika, że cała sprzedaż była przygotowana w roku 96, sfinalizowana w 97 roku. Były to przetargi. Przy trzecim przetargu dokonano sprzedaży. W tamtym czasie był jeszcze zarząd miasta i przewodniczącym zarządu oraz burmistrzem był pan Zbigniew Abalski. Kwotę, tak już sekundkę. Nie ma co się śmiać, no. Cena jest 35 tysięcy złotych. 35 tysięcy złotych. Szanowni państwo, jeśli mogę, jak już proszę bardzo. To podpytam, a jak pan notariusz sporządził akt notarialny bez dojazdu? Proszę państwa, jest służebność drogowa. Jest służebność drogowa nad brzeżem Jeziora Drawęckiego. Trzeba udostęp. Pani naczelnik, pytanie, czy będzie to wymagało udostępnienia, tak, ze względu na służebność, tak, dla potencjalnego? W chwili obecnej właściciel ma do nas roszczenie o wskazanie drogi dojazdu do tawerny, do powstałego obiektu, tak, i to roszczenie zgodnie z tym, co zostało zapisane w akcie notarialnym, oczywiście w trakcie tego czasu, bo od 97 roku trochę lat minęło, w tym czasie poczyniliśmy różnego rodzaju inne inwestycje, inaczej zaplanowaliśmy teren. I w chwili obecnej sam dojazd dla ciężkiego sprzętu od strony Jeziora Drawęckiego, gdzie mamy ścieżki rowerowe i chodniki, w pełni nie jest możliwy. W związku z tym też mamy taki... w tej chwili musimy przygotować całą koncepcję, jak ten teren, jak rozwiązać kwestię dojazdu i spełnić roszczenie właściciela obecnego. Ale jest pani w stanie to pogodzić, tak? Tak przygotować ten, mówię, dojazd, tak, do tej tawerny, że pogodzi pani inwestora, który buduje tę tawernę, tak, żeby tak nie musiał pontonem pływać dookoła i dostarczać towar do swojego zakładu. W tej sprawie akurat nie są kompetencje Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Tutaj te kompetencje ma Wydział Inwestycyjny i tu pan burmistrz. Proszę, udzielam głosu dla radnego Gudaczewskiego. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja chciałbym tylko taką tutaj uwagę, bo ja rozumiem, że właśnie no, między innymi po to są te prace teraz dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ażeby stworzyć warunki dla inwestorów, a także dla lokalnych przedsiębiorców do rozwinięcia swojej działalności. I ja też nie rozumiem tutaj w tym momencie jakichś takich uwag i ataków, bo jeżeli zarzuca się, czy inaczej mówiąc, jeżeli państwo zarzucacie, no, że tak powiem, burmistrzowi władzy, że nie pozyskuje inwestorów, to chyba takie działanie temu służy. Dziękuję bardzo. No ale ten inwestor jest prywatny od 96 roku, to chyba jeszcze burmistrzem nie był pan burmistrz Dąbrowski, także pytanie nie na miejscu, kolego radny. Ja tylko nie odnoszę się do tego, tylko do całości i też proszę pana przewodniczącego o to, bo ja cierpliwie czekam, podnoszę rękę, żeby uzyskać głos, a są radni, którzy włączają sobie mikrofon i po prostu korzystają z tego dowoli, więc prosiłbym, żeby traktować wszystkich jednakowo. Dziękuję.
Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy? Głos? Ja wyjaśnię, bo przecież zawsze jest przyczyna i skutek, tak? W momencie sprzedaży tej działki dojazd był. To w trakcie zagospodarowania tego terenu trzeba było uwzględnić ten dojazd. Poza tym sprzedaż działki następowała dlatego, że była to lekka zabudowa, inaczej planowano pawilonową zabudowę. I tylko tyle. No, trzeba było ten dojazd przy zagospodarowaniu uwzględnić. Proszę, burmistrz Socha. Panie radny, dojazdu fizycznie nie było, dlatego wskazana była służebność dojazdu na tej wielkiej, dużej działce, na której znajduje się park. W tej chwili rozważamy takie najmniej uciążliwą możliwość, żeby to pogodzić. Z drugiej strony, żebyśmy wykorzystali ten element do naszych celów. Połączymy to w układzie z, tutaj akurat mamy problem z dostępem osób niepełnosprawnych w tej części, także próbujemy to z tym połączyć. Myślimy już o tym, nie zrobimy nic, co byłoby niezgodne z prawem, a chcemy ten problem rozwiązać. Jesteśmy w trakcie i damy radę na pewno. To jak zrozumiałem, jest to burza w szklance wody, tak? Oczywiście, że tak. Proszę, czy ktoś z radnych chciał jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do odczytania projektu uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia miasta Ostródy. Na podstawie, podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia miasta Ostródy. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie numer z dnia 25 marca 1998 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Granice zmiany planu określają załączniki graficzne. Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6 i numer 7 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 21 radnych i stwierdzam, że głosami 19 za i 2 wstrzymujące uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie burmistrza miasta z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Prosimy o zadawanie pytań. Prosimy pani radna Nakara Chorostowska. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo tutaj w tym sprawozdaniu w jednym z punktów było, zaraz zacytuję, żeby nie było znowu, że gadam bez sensu i pan burmistrz nie wie, o czym mówię. Gdzie to było? Chwileczkę. Tutaj mam, chodzi mi o ten mecz piłkarzy. Przepraszam, zaraz, gdzie to było? Chodzi mi o... 15 punkt? Aha. Teraz tak. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu drugiego europejskiego turnieju piłkarskiego dziennikarzy. Mam pytanie. Panie burmistrzu, oprócz tych 200 dziennikarzy, to proszę mi podać, jaka była liczba faktycznych kibiców, którzy odwiedzili nasz stadion? Temat eksploatowany. To jest impreza przeznaczona przede wszystkim, to znaczy impreza typowo promocyjna, PR-owa, przeznaczona dla dziennikarzy, bo to oni mają promować nasze miasto. Proszę zajrzeć, jeżeli się pani interesuje i zna pani te arkana internetu. Proszę wejść i zobaczyć, ile publikacji się ukazało po tym wszystkim. Zaraz chwileczkę. Czyli cel został osiągnięty. Na pierwszych stronach gazet ukazaliśmy się w wielu krajach europejskich.
I ta impreza była przeznaczona. Kibice byli oczywiście zapraszani, bo ranga grają to rzeczywiście amatorzy, ale to nie jest tak, że sukces tego przedsięwzięcia mierzyliśmy. Organizatorzy, którzy wygrali ten przetarg, po raz drugi zresztą, mierzyli udziałem ekip. Zainteresowanie było przeogromne. Wzięło udział 9 ekip zagranicznych, 10 polskich ze znanych mediów, najbardziej znanych, a więc wszystkie stacje telewizyjne znaczących tych ogólnokrajowych mediów, TVP, TVN, Polsat, Radio, Radio Z, Trójka, Polskie Radio. Mnóstwo, wbrew temu, co się pisało, mnóstwo znanych osobistości, o Kanał Plus, to wszystko sprawozdawcy, którzy relacjonują chociażby ekstraklasę piłkarską. Proszę Państwa, w wielu mediach ukazały się publikacje. Mamy tutaj przepiękne nagranie dotyczące w Trójce przez pana Olszańskiego, który był tutaj obecny, ten, który prowadzi Ekspres Reporterów i tak dalej. Ktoś tam wypisuje, że tam się żadnej gwiazdy nie można było dopatrzeć. Tam było ze 20 bardzo znanych osób z Polski, a z zagranicy. Więc nieprawdą też było, z Hiszpanii i z Niemiec, to byli ludzie, którzy będą studio podczas Euro 2012 organizować. Generalnie tłumaczę, impreza typowo, ona w zamierzeniu była adresowana do dziennikarzy, którzy poprzez to uczestnictwo i poprzez dobre wrażenia mieli reklamować nasze obiekty sportowe, Ostrudę i jakby zachęcać do pobytu. I ten cel został absolutnie osiągnięty. Więc jeszcze raz powtarzam, publiczność dobrze na tym spotkaniu jak była w pierwszym dniu, było tam znacznie więcej, a potem rzeczywiście to tej publiczności za wiele nie było, ale nie ma się specjalnie co dziwić. Tego typu imprezy cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, bo poziom jest piłkarstwa amatorskiego. Chciałem też zdementować. Impreza typu bankiet. Tutaj jest tutaj pan, który tutaj rozgłasza niestworzone rzeczy na temat picia za balanga na koszt podatnika. Firma, która wygrała tę imprezę, otrzymała pieniądze, miała zakontraktowaną na zorganizowanie tej imprezy. Uzyskując to, ta firma pozyskała sponsorów, za które to przyjęcie zostało w pełni sfinansowane. Nie z pieniędzy podatnika, tylko z pieniędzy sponsorów, którzy uczestniczyli. T-Mobile, Biedronka była i wiele innych znakomitych firm, które ufundowały przyjęcie, jak i wiele innych nagród, chociażby w tym turnieju. Mówmy prawdę. Turniej zakończył się sukcesem. W przyszłym roku prawdopodobnie dojdzie do tego, że żeby uczestniczyć w Ostródzie, trzeba będzie rozgrywać eliminację. Radny Gudaczewski, proszę. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać o 23 punkt sprawozdania dotyczący budynku dworca w Ostródzie. W Urzędzie Marszałkowskim w ubiegłym tygodniu, może wcześniej już daty tutaj nie podaję Państwu, ale w tym okresie, który Państwu sprawozdaję, podpisałem umowę na finansowanie modernizacji dworca. To jest kwota blisko 6 milionów złotych. Urząd Marszałkowski z tej okazji zorganizował konferencję. Było bardzo duże, jak na tego typu konferencje, bardzo duże zainteresowanie. Pytano mnie o sam dworzec, ale pytano mnie również o inne sprawy związane z rozwojem turystyki w naszym mieście. Między innymi mnóstwo pytań było dotyczących centrum targowo-konferencyjnego, bo teraz po oddaniu tych inwestycji, których byliśmy świadkami, skupienie mediów zwróci się w kierunku tego obiektu. Przypominam, 10 września tego roku będzie otwarcie pierwszego etapu. Drugi natychmiast się rozpocznie, bo już są zagwarantowane pieniądze z rozwoju Polski Wschodniej. Przypominam, ta cała inwestycja będzie kosztować 140 milionów złotych.
co jest sukcesem tej firmy, że pieniądze zostały pozyskane nie z regionalnego programu operacyjnego, ale programu, który jest obsługiwany Rozwój Polski Wschodniej, no powiedzmy przez Warszawę, bo tam jest i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czyli nie obciąża budżetu województwa, czyli to jest taki duży sukces i regionalny, dodatkowe 140 milionów wzbogaci nasze miasto, a tym samym region. A więc konferencja niezwykle, niezwykle udana, a pretekstem było otrzymanie 6 kolejnych milionów złotych na rewitalizację dworca, a mogę powiedzieć, że łatwo nie było. Proszę bardzo. Ja jeszcze raz wrócę do kwestii tego nieszczęsnego turnieju piłkarskiego. Jedyną reklamą, jaką ja zapamiętałam, to była afera o tym, że dziennikarze, mówiąc potocznie, obsikali nam pół miasta. No powiedzmy, no jakąś tam część, no ale no, chodziły pogłoski, że na stadion był wnoszony alkohol. Nie wiem, czy to prawda. Tutaj mam pytanie do pana burmistrza. Z tego, co chodzą pogłoski, to było około 200 dziennikarzy, z czego podobno 1/4 nie miała zapewnionego noclegu, więc musieli się tam gdzieś lokować po innych miastach, więc jaka to jest dla nas reklama? A poza tym nie po to budowaliśmy stadion, żeby grupka zaproszonych gości tylko w tym uczestniczyła, bo z tego, co pamiętam, to pan burmistrz oficjalnie zapraszał także mieszkańców miasta na ten mecz akurat, więc moim zdaniem to jest impreza, która tak naprawdę nie dała nam nic, jeżeli chodzi o reklamę, a tak jak wspomniałam, no niektóre sytuacje, które były opisane między innymi też w prasie, no jakoś nie za bardzo. Ani nie reklamują ani amfiteatru, przepraszam, stadionu, ani naszego miasta, ani tej całej imprezy. Dziękuję. Pani radna, pan burmistrz dokładnie to wyjaśnił i chyba to starczy, żeby takie... Panie przewodniczący, tylko powiem. Proszę pani, wie pani, na czym tabloidy polegają? W tej chwili jest taki tabloid, który dotyczy tego referendum i stamtąd potem trafił do prasy tamto zdjęcie. Nie wiem, po czym pani każdego wieczora, każdego dnia można napotkać ludzi, którzy niestety załatwiają potrzeby fizjologiczne. Po czym pani poznała, że to jest dziennikarz, to już pani zostanie tajemnicą, w jaki pani sposób to robi, ale w każdym razie przypisać on, że akurat to jest dziennikarz. W każdym razie takie zdjęcia można robić dziś, jutro, a tych dziennikarzy nie ma i powiedzieć, że to jest dziennikarz. Proszę zidentyfikować, no, uprawdopodobnić to, że to był dziennikarz. Ja temu panu, który to robił, te zdjęcia, no nie ufam w żadnej mierze, więc sądzę, że to jest po prostu straszna manipulacja. Proszę radny Najmowicz. Panie burmistrzu, ja już całkiem poważnie teraz. Nie będę tak zaczepnie, jak pan to robi. Dworzec 6 milionów, 3 miliony z budżetu własnego. No, jestem za tym, żeby dworzec też był ładny, ale wyręczamy kolej, żeby zadbała o swoją infrastrukturę. I rozumiem, że te 3 miliony to my mamy tak odłożone i w zapasie, czy po prostu z kredytu to będziemy brali? Ja już kilkukrotnie zabierałem w tej kwestii głos. Jeszcze raz powtarzam, ile będzie faktycznie to kosztować, to się okaże po zakończeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy. My robimy przetarg na zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Taką kwotę założyliśmy sobie wcześniej, oszacowaliśmy. Czy bardzo trafnie? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, bo to będzie zależało, jak projektanci podejdą do tego ze standardem, z odpowiednim uformowaniem funkcji. Ja mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie niższa kwota. Na chwilę obecną ja widzę możliwość w budżecie nawet około tych 3 milionów w odpowiednich przesunięciach zrobić. Ale mówię, to jest zbyt wczesne
wierzę, że to będzie zdecydowanie niższa kwota. To się nam okaże w trzecim, pod koniec trzeciego kwartału. Przepraszam, jeszcze, dopytam jeszcze, czy to jest procentowo, czy marszałek daje te 6 milionów i nie obchodzi go, ile z tego przetargu wyjdzie? Nie, nie, nie. To jest 70% kosztów kwalifikowanych, jak pan wie, i jeżeli będzie kwota niższa, to proporcjonalnie będzie niższe dofinansowanie, jak na każdej innej inwestycji. No, ale tak słyszałem, nie ma innej możliwości. 77 nawet słyszałem, nie wiem, czy to jest teraz 70. Już jest, tak? To zależy od kosztów kwalifikowanych. Jak będą, po prostu będzie wykonana dokumentacja, szczegółowa wycena, to wtedy będzie wiadomo, co jest, jakie kwoty są w kosztach kwalifikowanych, jakie niekwalifikowanych. A jeszcze zapytam, bo nie otrzymałem takiej informacji, nie mamy, bo wieloletnia prognoza finansowa nie jest nam przedstawiana, bo od pół roku nie jest zmieniany budżet. Panie burmistrzu, jakie mamy zadłużenie w tej chwili, ile mamy kredytu? Jakby pan był łaskawie mieszkańcom i radnemu powiedzieć, bo tak trochę głupio mi jest, jak po mieście chodzę i pytają mi, po co tam siedzisz, jak nie wiesz, ile miasto jest, na ile jest zadłużone. No to przyznaję się, że przez pół roku nie było wieloletniego planu. Wieloletni przy każdych przesunięciach, tu jak jest wymagane, robimy przesunięcia, tutaj wieloletni plan też jest korygowany. Mówię o przesunięciach, które wpływają na ogół finansów. Jeżeli to są wewnętrzne przesunięcia, nie mają, to nie tego. Jeśli chodzi o zadłużenia, dokładnie kwoty nie pamiętam, była pani skarbnik, ale to jest około 50 milionów złotych. Przy jakim budżecie? To ja myślę, że przecież nie ma problemu, żeby ja nawet teraz wyjdę i dokładnie kwotę, jeżeli pan chce, akurat tu w tej chwili na sesji usłyszeć, mogę zaraz wyjść do pani skarbnik i bardzo dokładną kwotę podam. Proszę bardzo, radny Garlicki. Odpowiem panu radnemu. Myśmy też to wyjaśniali wielokrotnie. To nie jest tak, że myśmy bardzo zabiegali o ten budynek i o te inwestycje. Tylko stan finansów i kondycji PKP jest państwu powszechnie znany, przynajmniej powinien być. Oni za ten budynek w takiej realnej czasoprzestrzeni w ogóle się tym nie zajęli. Sami państwo pamiętają, musieliśmy nawet toaletę zorganizować dla podróżnych, bo nawet i tego zabrakło, chociaż to nie jest nasz obowiązek. W tym dworcu, obok pozycji galeria tutaj kanału Ostródzka-Jelbląskiego, funkcji kulturalnych i innych, oczywiście będą funkcje dworcowe, koleje regionalne i PKS będą od nas wynajmować. Natomiast to nie jest jakby chciane dziecko, tylko natomiast byliśmy przed koniecznością zagospodarowania tego, no bo to jest taka antyreklama, tragiczna, nie tylko dla tych, którzy wysiadają tutaj i wsiadają, ale zdecydowana większość ludzi przejeżdża pociągiem i sami państwo wiedzą, jak się podróżuje, to człowiek rozgląda się zwykle na dworcach i przystankach i postrzega daną miejscowość, no zwykle przez pryzmat tego, co widzi z okna, a z okna byłoby bardzo brzydko, jest bardzo brzydko, na razie bardzo nieefektownie. Więc nie dostali, ten aspekt celowo podkreślam, bo to i pan marszałek podkreślał, że to jest antyreklama Warmii i Mazur generalnie, bo ludzie jadą do Olsztyna i tam dalej i to widzą, nagle wjeżdżają do miasta skądinąd bardzo pięknego, a ten dworzec jest. W związku z tym nie było wyjścia, bo nikt inny się tym nie zajmie, samorząd, tym bardziej, że przeciętny obywatel, no wszystko stara się, czy większość, tego, co jest, przypisywać władzom miasta, to znaczy odpowiedzialność. Stąd, z tego miejsca sami państwo kiedyś apelowali o to, żeby się tym dworcem zająć, więc o to zajęliśmy się. Proszę bardzo, radny Garlicki, potem pani radna Bilińska. Panie burmistrzu, tutaj jest taka notacja, że odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia w Ostródzie strefy Kibisa. Gdzie ona by była i na czym by to polegało? No wszystko wskazuje na to, czasu jest niemało. No jest, że ta strefa Kibica będzie na naszym stadionie. No głównie na razie zobaczymy, jak to z frekwencją, ale tę rolę strefy Kibica będzie pełnić ta trybuna główna. Wykorzystamy Telebim.
także będzie postawiony dodatkowo naprzeciwko tej trybuny zakrytej, aby się uniezależnić od warunków pogodowych, zaplecze sanitarne i tak dalej. Tam jest no, perfekcyjne. Ta atmosfera tego stadionu też bardziej taką piłkarską atmosferę stwarza, a poza tym był z jednym czynnikiem, że chcieliśmy, wprawdzie tu się przetarg odbył, no, że jeżeli mamy wydawać na to pieniądze, bo my mamy tam z projektu od 2012 trochę pieniędzy, że jeżeli jest możliwe, to lepiej, żeby spółka komunalna zarobiła, starając przetargu, a nie operator zewnętrzny, bo tak bardziej po gospodarsku by było. I bo była koncepcja też, żeby w amfiteatrze to zorganizować. No więc stanęło na tym, że będzie na stadionie. Proszę bardzo. Bardzo cieszymy się z tego remontu dworca, ale pytanie takie chciałabym zadać panie burmistrzu. Czy ten dworzec będzie własnością gminy miejskiej Ostróda, czy dalej będzie w posiadaniu, właścicielem będzie kolej, tak, PKP? Mamy dzierżawę do 2020 roku, ale będziemy starać się wszystko robić. Znamy tam przypadki potem perturbacji pewnych, że jeśli się da, to jak najszybciej przejąć go na własność, tym bardziej, że PKP nam z różnymi tutaj płatnościami zalega. Państwo sami wiedzą, że za między innymi ten podatek od nieruchomości za niepłacenie przejęliśmy już sporo gruntów w ostatnim czasie i te atrakcyjne nad jeziorem. Kondycja ich jest taka, że pewnie w każdym razie wykorzystamy tę no, naszą przewagę w tym momencie, bo oni są nam dłużni, a nie my im i zapewniam, że będziemy dążyć do tego, żeby ten dworzec przeszedł na własność miasta. Proszę bardzo, radna Jankowska. Panie burmistrzu, punkt 16. Chciałam zapytać, czego dotyczyło spotkanie w Ostródzie z konwentem konserwatorskim? Dziękuję. W Ostródzie też było trochę naszej tutaj inicjatywy. Spotkali się szefowie, to znaczy konserwatorzy zabytków z wszystkich województw, szefowie. Spotkali się na tym, płacili oczywiście za pobyt i tak dalej. Jest to wyróżnienie Warmii i Mazur. Był tutaj obecny wiceminister Żuchowski, który jest jednocześnie generalnym konserwatorem. Więc oni odbywali swoją, nie wiem czy doroczne, to tego nie jestem pewien, ale oni się spotykają cyklicznie. Byli tutaj na szkoleniu i oczywiście zwiedzali miasto. No, ich opinia była dla mnie, to znaczy chciałem, czy ich opinia będzie pozytywna na temat tego, jak kojarzymy stare z nowym, bo oni na to głównie zwracają uwagę. No mogę powiedzieć, że ogromne wrażenie, jak białe koszary na nich zrobiły i generalnie, a to są ludzie, którzy bardzo krytycznie, mokrym zawodowo patrzą. W każdym razie byli szefowie, konserwatorzy zabytków z wszystkich naszych województw, no i to dla nas zaszczyt i wyróżnienie. No ja się z nimi spotkałem, uczestniczyłem we fragmencie prezentacji, na przykład prezentacji, jak się wykorzystuje obiekty poprzemysłowe w województwie opolskim. Bardzo ciekawa prezentacja z tym problemem. Ten problem jest także u nas na Warmii i Mazurach, jak to ładnie robić. No oni pokazali to, czym się mogli pochwalić, aczkolwiek nie wszystkim się do tej pory zajęli. W każdym razie bardzo pożyteczne, ważne spotkanie, również bardzo dobre promocyjnie. Proszę, radna Feldynowska. Trochę przyjemności z dziedziny żeglarstwa. Panie burmistrzu, punkt 27. Jachty, łodzie motorowe, targi. Kiedy, gdzie? No, dziękuję za to pytanie. Spotkało się ponad 30 producentów jachtów łodzi motorowych z Polski północno-wschodniej, ale nie tylko. Firm, bo sami państwo nie wiedzą, my mamy kilkanaście firm w samej Ostródzie produkujących jachty, bo my tak ciągle mówimy o Ostróda Jacht. To jest firma, która jest w tej chwili bodajże ponad 800 osób zatrudnia. Także jak mówimy, że największy zakład przemysłowy to są Morliny, to zaczyna to być nieprawda, bo przynajmniej są w tej chwili te dwa zakłady są pod względem zatrudnienia równorzędne. I teraz tak,
po targach meblowych, następne wielkie, to pierwsza edycja, ma być, mają być targi jachtowe, łodzi motorowych, sprzętu pływającego. Bo w tym Warmia i Mazury są niezwykle mocno, jak Polska. Mogę Państwu powiedzieć, że 70% w tej chwili sprzedaży jachtów w Europie pochodzi, w Europie jachtów i motorówek pochodzi z Polski. Jeżeli mamy czym się chwalić naszym przemysłem, to tym się możemy pochwalić. Polska rzeczywiście w tej kategorii małych i średnich jachtów, motorówek może się pochwalić. Województwo olsztyńskie jest bardzo mocne. Nie wszystkich stać na to, no poza Ostrudą Jacht, tam Delfa, takie są firmy, na uczestnictwo w międzynarodowych targach, które są największe w Genui, potem są w Hamburgu i tak tam jeszcze w paru innych miejscowościach. Oni funkcjonują, tylko te małe firmy jak ostruckie, poprzez wysyłanie folderów. Mają utrudnione poszukiwanie kupców. Tego typu przedsięwzięcie, to mają być od razu odmety, od pierwszego zdarzenia, największe targi tego typu w Polsce. Wiatr i woda są w Warszawie. Tutaj można łodzie w pełnej krasie wystawiać z masztami, bo to będzie, te obiekty mają 19 metrów wysokości, na przykład na konkurencyjnych targach 10 w Warszawie czy w Łodzi. A więc od razu to będą największe. Się spodziewają organizatorzy, że tu się około 200 producentów polskich się na dzień dobry zjawi. Na dzisiaj jest planowany 4-7 albo tydzień później, ale ta data wchodzi, to jest już w październiku. To jest ogromna szansa, jak mówimy o stwarzaniu możliwości dla naszych producentów, naszym producentom możliwości rozwoju swoich firm, to nic lepszego nie mogliśmy zrobić. Jak powiadam, w samej Ostródzie jest kilkanaście. Ci ludzie po raz pierwszy na wielkich targach, gdzie przyjadą dilerzy, ci co sprzedają łodzie motorowe i tak dalej na zachodzie, oni wszyscy na koszt organizatorów zresztą są zapraszani, będzie ich tutaj no, ogromnie wiele. To będzie, no, jak się sądzi, około 3000 dealerów zostanie nie tylko zaproszonych. Sądzą, że tylu tu przyjedzie kupców, inaczej mówiąc, z Europy. Więc wielka szansa dla naszych firm, które się zajmują tą produkcją. Także się cieszmy i tym bardziej te targi przede wszystkim będą się kierować na pierwszym filozofii. To, w czym jesteśmy mocni, region. W meblach jesteśmy mocni, jachty, w produkcji żywności, także wielkie targi żywnościowe też są przewidziane. Targi okołomeblowe, czyli wnętrzarskie i tak dalej. Tych imprez będzie więcej, ale to jest następna taka stuprocentowa impreza. Początek października, targi jachtowe. Bardzo jeszcze. Pan wiceburmistrz. Odpowiem panu radnemu Najmowiczowi, jeśli chodzi o stopień zadłużenia. Więc tak, na dzień 31 grudnia 2011, to jest dokładnie kwota 49 234 474 zł, co stanowi 43,9%. Jeżeli chodzi o budżetu realizacji dochodów, jeżeli chodzi o rok bieżący. Państwo uchwaliliście możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości 4 900 000 tam z haczykiem. Także można tylko później oszacować w zależności od realizacji dochodów, jaki to będzie procent, ale z szacunków pani skarbi wynika, że to powinno się zamknąć w granicach 49 do poniżej 50%. Proszę bardzo, radny Gutaczewski. A tak z ciekawości chciałbym zapytać, panie burmistrzu, być może mamy taką wiedzę, jak to się jakby ma do innych miast w naszym województwie. Kwestii zadłużenia. Czy my mamy taką wiedzę? Czy Ostróda jest rzeczywiście tak, jak tutaj, co niektórzy państwo przedstawiają, na szarym końcu, czy to jest inaczej? Tak. Proszę państwa, 116 gmin jest w województwie warmińsko-mazurskim. Za nami jest ponad 80 gmin, które mają tę proporcję mniej korzystną. Czyli ponad 50 są takie, które mają 60, które mają 70%. No i funkcjonują, bo gmina sama w sobie nie może zbankrutować. To są takie progowe te historie. W związku z tym, no,
No nie jesteśmy, nie dość, że ostatni, jesteśmy powyżej środka stawki. A więc ostruckie zadłużenie, ale teraz popatrzmy w kontekście, co myśmy zbudowali, a co inni zrobili. To znaczy efekt naszych działań, bo był skoncentrowany w jedną dziedzinę, bo jeżeli skoro chcemy ten wielki zakład pracy robić, to myśmy znakomicie wykorzystali te pieniądze. Znakomicie wykorzystaliśmy te pieniądze. Mieli Państwo okazję ostatnio obserwować, jak mocno jest to akceptowane przez mieszkańców Ostródy, co mnie bardzo cieszy. Co do sprawozdania jeszcze. Do sprawozdania. Proszę bardzo. W związku z tym, że niedawno mieliśmy otwarcie naszej fenomenalnej fontanny, mam pytanie, czy pan burmistrz już wie, jakie są prognozy kosztów, rocznych kosztów utrzymania tej fontanny i między innymi, czy wliczone są tam też od razu plany ewentualnych napraw, bo z tego co pamiętam, to fontanna miała opóźnienia w otwarciu w danym dniu. Jesteśmy w punkcie sprawozdania z prac burmistrza. Bo mieszkańcy miasta pytali się mnie, czy fontanna miała wtedy opóźnienia z powodu błędu w wykonaniu, czy po prostu to była kwestia obsługi technicznej, bo z tego co pamiętam, to pan burmistrz mówił, że pociągnie do odpowiedzialności osoby, które tam w jakiś sposób zawiniły wtedy. Z tego co pamiętam, panie radny Stasiulewicz, proszę się nie śmiać. Specjalnie przyszłam, żeby zobaczyć, w końcu jestem radną i mieszkanką Ostródy, chciałam zobaczyć faktycznie, jak wygląda nasza fontanna. W końcu zapłaciliśmy za nią 2 miliony, więc wypadałoby wiedzieć, czy ona ma zamiar się psuć, czy po prostu ona już działa tak, jak powinna działać, to po pierwsze. Po drugie, no tutaj pani radna Feltynowska tak zachwalała tą naszą politykę żeglugi, że tak powiem potocznie. I teraz pytanie. Proszę pani, czy ja zachwalałam? Proszę się liczyć ze słowami. Chwileczkę. Ja nie zachwalałam, tylko zadawałam pytanie, proszę pani, a to jest cholerna różnica, że się tak wyrażam. Przepraszam. W każdym razie, nawiązując do tematu, tam gdzieś w sprawozdaniu było, że pan burmistrz spotkał się z prezesem Ostródzkiej Żeglugi. A ja po prostu znowu piję do kwestii statków. No tak nas ośmieszali w radiu, że statki za szerokie, kanał za wąski. Pytanie, gdzie są te statki? Już są naprawione, skrócone, obcięte, czy ich nie będzie w ogóle? Radny Stasiulewicz, proszę bardzo. Trochę powagi, pani radna. Ja chciałbym powiedzieć tak, że w odróżnieniu do pani radnej, ja byłem na otwarciu tej fontanny. Pani radna, pan burmistrz stracił głos, że się tak wyrażę, bo ktoś rozłączył kabel, a nie fontanna. Nie fontanna zadziałała od początku, dzieci rzuciły się, jeżeli będzie pani wracała do domu, być może koło fontanny, to pani pójdzie. Tam jest tyle zabawy, że naprawdę to jest warte tych pieniędzy. I to jest wszystko na ten temat. To jest takie zwykłe czepialstwo się. Jak patrzę na gościa, to patrzę, czy mu przypadkiem jakiegoś piórka nie ma, albo włoska na kołnierzu. A u siebie całego wiekcia nie widzę. No, dziękuję. Proszę, burmistrz. Pani radna, gorąco bym prosił, żeby pani sformułowała swoje pytania na piśmie, bo z tego, co pani powiedziała, naprawdę bardzo trudno jest zrozumieć, o co pani pytała. Także proszę sformułować te pytania precyzyjnie, o co chodzi i odpiszę. Ale ja nie będę się 10 razy powtarzać. Pytam, jeżeli było spotkanie z prezesem Żeglugi Ostródzkiej, moja odpowiedź, czy było ustalone, co z tymi naszymi statkami, które były tak ośmieszane, że są za szerokie? Są, czy ich nie ma? To nie jest w tym temacie, tego tematu tutaj nie ma. Proszę w następnym punkcie zadać to pytanie. No, walne zgromadzenie służy. Chodzi o to, żeby zamknąć, służy sprawom finansowym, skwitowaniu Rady Nadzorczej, zarządu i tak dalej. Myśmy na temat statków nie, akurat na walnym zgromadzeniu wspólników nie dyskutowali. Mieliśmy ku temu inne okazje. Jeszcze do tego punktu, czy ktoś chciał pytanie?
do sprawozdania. Tak, z pracy. Tak, bo jak bardzo w proszę. W sprawach spółek jest pan burmistrz, był uprzejmy. Czy chciałem zapytać, panie burmistrzu, czy w planie rzeczowo-finansowym spółki Żegluga był plan zakupu jachtu motorowego? Czy to był tak przyjęty, czy teraz ad hoc to weszło i czy pan zaakceptował ten wydatek jako walne zgromadzenie wspólników? Proszę pana, panie radny, jak to powiedzieć? Właściciel? Nie, to odpowiadam, tylko jak, żeby do pana dotrzeć. Chodzi o to, że ten nadzór właścicielski to nie polega na ręcznym sterowaniu. Od tego jest prezes, żeby podejmował decyzję i potem się z tego tłumaczył. Natomiast ja wiem o tym zakupie, ja uzyskałem szczegóły i wiem o tym, że to jest jedna z usług. Jeszcze ta łódź nie kupiona, a już miał zamówienia na to, bo ludzie, którzy znając parametry, to jest ta łódź jest w stanie się niespełna dwa lata zamortyzować. To chyba to jest znakomity interes. To jest poszerzenie oferty żeglugi. Ta żegluga ma się rozwijać. Ona zmierza w dobrym kierunku. Te usługi, które proponuje tę żeglugę turystyczną, jest coraz bardziej popularna. Mnóstwo rzeczy. Ja darzę dużym zaufaniem w tej kwestii pana prezesa, że ma dobre wyrzucie, bo to uruchomienie sprzedaży internetowej i tak dalej zaowocowało wzrostem, natychmiastowo wzrostem sprzedaży. Ta strona tejże żeglugi, że tak rzeczy budzi zaufanie. A więc naprawdę dokonały tu się ogromne pozytywne zmiany i trzeba z ufnością patrzeć. Ja sobie nie wyobrażam, że z każdego zakupu prezes naszej spółki komunalnej będzie się tłumaczył. Właścicielowi będzie się tłumaczył, bo państwo, znaczy niektórzy radni będą uznawać, to jest za bardzo luksusowe, to jest. On odpowiada za finanse, za budżet, za rentowność tych przedsięwzięć i tak dalej. No nie można stwarzać cały czas presji, że my na tym siedzimy i się na wszystkim znamy. Proszę do radna Milińska. Jasne, pan prezes odpowiada za rentowność, za wszystko i nawet w procedurze przetargowej wiedział, że szafka składa się przybarkowa z dwóch szuflad, z jednej i z przebiegu odpowiedniej kilometrówki, tak tej łodzi. Niech pan burmistrz po prostu nie żartuje, nie kpi z nas. Nie, moi drodzy, bo panie burmistrzu, nie może być tak, ja daję bardzo proste pytanie. Pan nie może być o ręcznie sterować, pana obowiązkiem jako szefa walnego zgromadzenia wspólników i właściciela jest akceptacja, zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego, a nie ręczne sterowanie. Pan to albo przyjmie, albo nie. I to tylko tyle. I pan albo ma tą świadomość, co pan robi, albo pan nie ma świadomości, co pan powinien robić. Bo kieruje pan czterema, jest pan walnym zgromadzeniem wspólników dla czterech firm komunalnych. I trzeba przynajmniej podstawowe rzeczy wiedzieć. Panie radny, ja bym prosił, żeby już tam zakończyć, nie dyskutować na ten temat. Można zapoznać się z kodeksem spółek handlowych. Wiadomo, jaki jest statut spółki, do jakich kwot może podejmować decyzję zarząd samodzielny spółki z o.o. Tu jest nadzór właścicielski, podkreślam jeszcze raz, właścicielski. I to tylko wolą pana burmistrza, wolą prezesa było, że takie rzeczy uzgadnia. Nie musiałby nawet z panem burmistrzem tego uzgadniać. Prezes zatwierdza plan, są określone kwoty i jeżeli statut wymaga, że jest wydatek majątkowy powyżej określonej kwoty, to wtedy jest wymagana zgoda właściciela. Zgoda zebrania wspólników, który reprezentuje, to jest gmina miejska Ostróda, którą reprezentuje pan burmistrz w tym wypadku. I uważam tu dalszą tę dyskusję za bezcelową. Dziękuję. Skończę jednak, żebyście się panowie rzeczywiście zapoznali z tym kodeksem spółek handlowych i przynajmniej ze statutem tej firmy, bo to nie tak. Proszę bardzo, radny Podsiadło. Szanowni państwo, tak trochę może żartobliwie, trochę momentami przez ten żart będzie jednak gorycz przemawiała. Kiedyś było takie hasło, że nie pytaj się, co ojczyzna może zrobić dla ciebie, tylko powiedz, co ty możesz zrobić dla ojczyzny. Ja tak przekładam na nasze miasto. Bo my tak wszyscy w roli czasami chyba policjantów chcemy występować, tutaj wszystkich rozgrzeszać. Nie zależy od tego, kto jest tak aktualnie na stanowisku burmistrza.
Ja jak na którejś komisji, która się tutaj odbywała na sali właśnie sesyjnej i był obecny pan prezes Graczyk, wziąłem od niego kilkanaście tych folderów żeglugi Ostródzki Elbląskiej i zupełnie przez nikogo nie przymuszany, po prostu wrzuciłem je w kilka kopert dla moich znajomych do Ostrawy, zawiozłem je, dałem Duńczykowi, prezesowi tej dużej firmy pod Tczewem działającej. Dałem je, znaczy wysłałem je do Piotrkowa Trybunalskiego, do moich znajomych, do Grudziądza, do Bydgoszczy i wiele innych miast, gdzie mam znajomych, gdzie jeżdżę na turnieje rycerskie i w każdym innej okazji. I nikt mi za to nie płaci, nie musi mi za to płacić. Po prostu uważam, że tą ostrodę w ten sposób każdy nas powinien promować i róbmy może takie działania, promujmy ją, a nie rozliczajmy później wszystkich innych, którzy są powiedzmy akurat odpowiedzialni bezpośrednio faktycznie za działanie tej spółki, ale wspierajmy ich przynajmniej w tym i nie bądźmy tymi, którzy rozgrzeszają, bo nie jesteśmy my od tego i nie jesteśmy sędziami. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Gudaczewski. Panie przewodniczący, szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Ja bym chciał wyrazić takie swoje zdanie w tym temacie, gdyż pozytywnie oceniam to, co żegluga Ostródzko-Elbląska robi. Mam tu na myśli uruchomienie rejsów do Starych Jabłonek, mam na myśli planowane rejsy do Iławy i taki właśnie zakup, który teraz się dokonuje, jest tylko potwierdzeniem tego, że władze spółki myślą przyszłościowo o tym, żeby zapewnić kompleksowo swoje usługi dla turystów, dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Miejmy świadomość tego, że trwają prace remontowe kanału Ostródzko-Elbląskiego, więc spółka musi podejmować takie działania, które zapewnią jej dochodowość. Ja akurat w tej kwestii widzę celowość tego zakupu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do, widzę, że nie ma już pytań na sprawozdanie burmistrza miasta. Jeszcze? Przechodzimy do następnego punktu. Czy jeszcze do sprawozdań? Mam się rozumieć? Punkt numer 15. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o 10 minut przerwy. Ja, szanowna rado, ja się bardzo przychylam do prośby radnego Kowalskiego z tej uwagi, że była prośba pani skarbnik, abyśmy zjedli jej ciasteczka, pamiętali o niej. Nie może być obecna. Także wykorzystajmy tę przerwę, aby zadośćuczynić jej prośbie. Szanowna Rado, wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie 15. Wolne wnioski, informacje, interpelacje, zapytania radnych. Już rano mnie proszono Związek Pracodawców, Inicjatywa. Chcieli zabrać bardzo, bardzo głos w naszej sesji, no, czekając już dłuższy czas, także udzielam głosu panu Markowi Leszczyńskiemu. Czekamy, aż przyjdą burmistrzowie. Gospodarze. Zaraz zwołam.
Proszę bardzo, panie Marku, ma pan głos. Witam państwa, nazywam się Marek Wyszyński. Mam przyjemność reprezentować Związek Pracodawców Inicjatywa, który reaktywował swoją działalność na wiosnę tego roku. Dziękuję panie burmistrzu, dziękuję panie przewodniczący, dziękuję również państwu radnym i zebranym, że raczyliście zostać, żeby wysłuchać naszego głosu. Myślę, że nie jesteśmy tu dlatego, że dzieje nam się bardzo dobrze i chcieliśmy się państwem podzielić naszymi dochodami, takie się dzielimy do tej pory. Natomiast jesteśmy tu dlatego, że zaczęło nam się dziać niezbyt dobrze i nasze dochody są coraz krótsze i coraz mniej do tego budżetu miasta wkładamy, a chcielibyśmy wkładać jak najwięcej. Dlatego też pozwoliliśmy sobie państwu rozdać tutaj trzy pisma. Myślę, że ci, co chcieli się z tym zapoznali, nie ma chyba sensu, żebym to tutaj odczytywał na forum tej rady. Mieliśmy już kilka spotkań, na którym też był pan burmistrz ze swoimi zastępcami. Mieliśmy spotkanie z panem posłem Babalskim, z panem senatorem Gorczycą, jak i również z panem starostą Brodziukiem. I to, te spotkania są dlatego, że po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieją się złe rzeczy. Dlaczego? Jak my to widzimy? Nierówność traktowania podmiotów. Grupa handlowców widzi to w ten sposób. Po prostu my z naszych pieniążków szkoleni są ludzie przez Urząd Pracy. Ci przeszkoleni ludzie kierowani są na prace interwencyjne do naszych tutaj marketów. Markety korzystają z tego pożytku, wypracowują dochód, ale tego dochodu nie zostawiają w mieście. Ten dochód jest drenowany w innych miastach bądź też w innych państwach. Nie wiem, czy Wysoka Rada ma świadomość tego. To jest taki proces powolnej śmierci i ta śmierć już trwa od kiedy pierwsze markety powstały tutaj na rynku ostródzkim. I to się dzieje. Wiemy, że są jeszcze planowane jeden, dwa bądź też trzy w najbliższym czasie markety. Jeżeli się mylę, to bym prosił o wyprowadzenie mnie z błędu, bo może to są plotki, jakieś Tesco, jakieś Leclerc i jeszcze coś innego. Państwo, żeście tutaj pewne już poczynili kroki w celu zmiany planu zagospodarowania. Ja nie chciałbym być źle zrozumiany. Proszę się pracodawców nie bać. My chcemy jak najwięcej pieniążków do tego budżetu dostarczać. Ale chcemy też być tutaj troszeczkę zauważeni, bo wszystkim nam zależy na dobru miasta, na rozwoju tego miasta. Ale popatrzcie sobie państwo sami, czy te markety, które powstają u nas, bo Polska jest takim dziwnym krajem, Ostróda też, one nie powstają na obrzeżach miast, tylko powstają w środku miast. I gro przedsiębiorców, chciałbym się mylić, ale w zeszłym roku chyba 30 firm padło, w pierwszym kwartale tego roku już więcej niż w zeszłym roku. Jeżeli nic nie zrobimy w tym kierunku, to musimy się liczyć z tym, że następne wybory będą państwa wybierali niestety bezrobotni. Wśród tych bezrobotnych będziemy my pracodawcy. Ale miejcie też państwo świadomość, że nim my siebie zwolnimy, zamkniemy firmy, to najpierw zwolnimy ludzi, którzy przyjdą na garnuszek miasta. I nie do końca jest to dobry sposób podnoszenia podatków na maksa, bo dostaniemy większą subwencję. No takim przykładem jest na skali kraju akcyza od alkoholu, kiedy w 2004 roku za pana Belki została obniżona o 30%. W 2005 roku wpływy do budżetu państwa było 15% większe. W celu zrównania szans, bo marketów nikt już z tego miasta nie wyprowadzi, ale prosilibyśmy o przemyślenie dla Wysokiej Rady, czy niecelowe byłoby podjęcie uchwały, które by obligowało, że markety mogą powstawać nie w centrum miasta, ale na jego obrzeżach, bez względu na to, że już mamy te 7 marketów, które mamy, nikt ich nie zamknie, ale następne, które powstaną, doprowadzą do tego, że my, lokalni przedsiębiorcy, przestaniemy istnieć. A pieniążki będziemy mieli tylko z podatku od gruntu od nieruchomości. Tu też nasza jeszcze prośba do komisji, które w tych radach się znajdują, będziemy chcieli też uczestniczyć w tych komisjach, o przemyślenie, czy nie zróżnicować tego podatku od nieruchomości,
bo jest to możliwe. Panie burmistrzu, jak na spotkaniu pan mówił, że to niekoniecznie jest możliwe, bo jest prawo unijne. Jest możliwe, bo dobre miasto zróżnicowało to i nie zostało to uchwylone przez wojewodę, czyli ma moc prawną. Jak to zróżnicować i tak dalej, ja myślę, że tutaj radni nam chętnie w tym pomogą. Chcielibyśmy iść w tym kierunku, żeby zmniejszyć te podatki od gruntu, od nieruchomości dla tych firm rodzimych, żebyśmy mieli szansę rozwoju. A myślimy tu, my starzy przedsiębiorcy damy sobie jeszcze radę, ale myślimy tu o młodych, którzy w tej chwili ich otwieranie działalności i zaistnienie na tym rynku w tej chwili graniczy z cudem. Można by było coś pomyśleć w tym kierunku, żeby tym młodym firmom pomóc zaistnieć na tym rynku. My w kryzysie tniemy koszty. Staramy się ciąć koszty tego. Chciałbym może zadać pytanie tutaj władzom miasta, jak władze widzą to, jak władze tną koszty w tym mieście. My kochamy to miasto, my się cieszymy ze stadionu, z amfiteatru i tak dalej, tylko chcielibyśmy, żeby te piękne obiekty, które tu powstają, żeby były, chociaż wychodziły na zero, żeby nie były deficytowe, żebyśmy nie brali następnego kredytu na obsługę tego kredytu, który jest, żebyśmy się nadmiernie nie zadłużali, bo my jako przedsiębiorcy wiemy, do czego to prowadzi. Wielu naszych kolegów, koleżanek, które w ten sposób prowadziło swoją gospodarkę, już nie istnieje na rynku. Już ich nie ma. Ja wiem, że najlepiej jest wydawać czyjeś pieniądze, nie biorąc za to odpowiedzialności, ani finansowej, ani karnej. To jest odpowiedzialność polityczna. Dzisiaj jest radnym, jutro nie ma. Ja myślę, to rada decyduje głównie o tym, jak burmistrz te pieniądze wydaje. I tu mam apel do radnych, żeby wszyscy radni dokładnie przemyśleli to, co, do czego obligują burmistrza. To tyle. Ja poproszę może o zabranie głosu panią Elę Czachrowską. Tak, żeśmy uzgodnili już, że pani Elżbieta Czacharowska może zabrać głos. Wyjaśniam tę sprawę i proszę o zabranie głosu. Proszę państwa, krótko, ku uzupełnieniu mojego przedmówcy. Proszę państwa, uważam, że powinniśmy tak dbać, żeby miasto Ostróda była bogactwem swoich obywateli. Bogaty obywatel w Ostródzie to jest nasza przyszłość. I bardzo tak mnie smuci fakt, jak tak ktoś się podnieca, no, centrum konferencyjne, amfiteatr, naprawdę, my tego nie negujemy. Bardzo fajnie, że to powstaje i ono powstanie, już samo powstanie. Dlaczego się tym zajmować, zostawić to, zająć się przeciętnym obywatelem w Ostródzie, bezrobotnym, naprawdę poświęcić czas na sprawy użyteczne. Bardzo dziękuję. Krótko dostałam do mikrofon. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wszyscy to wszyscy. Kto mnie nie zna, Ryszard Jakimowicz. Może zacznę od sprawy, czemu tak nas dotknęło sprawa tego gruntu na ulicy Chrobrego, dotycząca zmiany zagospodarowania przestrzennego. Bo mnie dotknęło już bodajże rok temu, że koło tego gruntu kręciła się firma OPB Ostróda, to znaczy pana Słowika. I z doświadczenia wiemy, że tylko gdzie już tam zadziała pan Słowik, to powstaje następny supermarket. I nawiasem mówiąc, to ja troszeczkę w bardziej ostry sposób niż moi poprzednicy chciałbym sprawę przedstawić dotyczącą rozwoju naszego miasta i tej całej turystycznego, perspektywy turystycznego rozwoju miasta, bo zaczęło to się mniej więcej w 2002 roku od sprzedaży gruntu pod Carrefour, dzięki któremu pan Słowik doszedł do poważnej fortuny, która mu pozwoliła na dalszy łańcuszek. A pierwszą... Przepraszam, panie przewodniczący. Niech pan powie, co pan powie. Później pogadamy. O co panu chodzi? Co pan zaczyna, wie pan, straszyć? Panie kochany, jak się pan zachowuje? Co pan, będzie radnego straszył? Czy się potem ze mną pogada? No ale czy ja, co mogę, pan? Czy ja mogę skończyć swoją wypowiedź? Panie przewodniczący. Króciutko. Dobrze, niech pan prowadzi. W trzech zdaniach. Po prostu te wszystkie hotele, stadiony to powstały
dzięki kupczeniu naszymi gruntami miejskimi na sprzedaż. Tak, no niestety. Dzięki temu, że powstały takie odbiera panu głos. Firmy handlowe, proszę skończyć, które nas wypierają, dzięki temu powstały hotele, bo ta firma uzyskała dzięki temu pieniążki. Owszem, jest to zgodne z prawem, ale stajemy się niewolnikami, murzynami w swoim własnym kraju. I ja chciałbym, żeby społeczeństwo dostrzegło to niebezpieczeństwo, które spycha nas na całkowity margines. Bo w końcu dojdzie do tego, żeby... Powiem krótko i węzłowato, będziemy robolami, jeżeli będzie się tak... Odbieram panu głos w dyskusji. Wyhodowanie jednego milionera to nie świadczy o dobrobycie miasta. Dziękuję. Bo gospodarka turystyczna byłaby wtedy, kiedy byłoby ze 300 pensjonatów rozrzuconych koło jednego miasta, nie jeden milioner. Panie przewodniczący, to jest... Odbieram panu głos. Ja nie udzielam panu głosu. Nie udzielam, absolutnie. Ja nie wiem, pan nie zgłaszał tej potrzeby. Proszę bardzo, pani radna Obrębska. Ja dziwię się bardzo, że panowie nie zabrali głosu, jak był obecny pan poseł Pękalski. Pan poseł Pękalski stał się obrońcą ludu, ale głosował przeciw referendum, przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnemu. Dzięki posłowi będziemy pracować do 67 roku życia. I wszystkie te żale trzeba kierować wcześniej, bo my jesteśmy tylko samorządem. Co w tym punkcie, kto z radnych chciał zabrać głos? Pani radna Jankowska. Ja mam takie zapytanie do pana lub pana Jacka Dudzina lub pana Grzegorza Sochy. Zwracali się do mnie mieszkańcy z Ostródy odnośnie cmentarza, ponieważ cmentarz na ulicy Spokojnej jest przepiękny. Widać, że się bardzo ładnie rozwija. Ale mieszkańcy, którzy mają groby na ulicy Chrobrego, bardzo proszą o alejki, żeby utwardzić te główne chociaż i żeby naprawić płot od strony tego lasku i ten lasek uprzątnąć, bo tam jest podobno bardzo brudno i jest bardzo zaniedbane. Dziękuję. Burmistrz Socha, proszę bardzo. Ja myślę, że zarządca tych cmentarzy, miejska administracja budowlana, budynków komunalnych pod kierownictwem pana prezesa Dudzina pokazała już wolę poprawy wizerunku cmentarza. Widać to wyraźnie na cmentarzu przy ulicy Spokojnej. Poprawione też zostało ogrodzenie w ubiegłym roku na cmentarzu przy ulicy Chrobrego. Na pewno jeszcze tam są jakieś elementy do poprawy. Ale to jest pani radna to, że jeżeli coś się robi, to trzeba mieć środki. I pamięta pani, jakie były ostre sprzeciwy przeciwko regulacji opłat cmentarnych. To właśnie z tych pieniędzy to jest wykonywane. Dzięki temu tyle tych robót poprawiających wizerunek zostało zrobione. Myślę, że pan prezes ma też na uwadze i dalsze prace. Proszę, radny Kłogocki. A ja mam pytanie odnośnie promenady nad Jeziorem Drwęskim do pana burmistrza. Tam rozumiem, że przynajmniej na wysokości amfiteatru i tutaj w stronę parku prace z użyciem ciężkiego sprzętu zostały już zakończone, tak? To mam pytanie, czy wykonawca naprawi zniszczony odcinek istniejącej promenady, przynajmniej na wysokości amfiteatru? A kiedy? Radny Garlicki, proszę bardzo. Ja chciałbym podziękować tutaj w imieniu starszych mieszkańców Zajezierza za uruchomienie przystanku na żądanie, za komunikacją miejską, gdzie starsi ludzie naprawdę mieli dosyć daleko odchodzić od Kauflandu. A teraz no, na żądanie jest ten przystanek. Prosili, żeby przekazać podziękowanie panom burmistrzom za załatwienie tej sprawy. Dziękuję. Kto był pierwszy? Pani radna Jankowska, proszę bardzo.
Ja jeszcze mam taką jedną prośbę odnośnie fontanny w pasażu. Ta fontanna kiedyś miała takie kolorowe światełka. W tej chwili ona jest już zupełnie bez świateł kolorowych i tam parę żarówek brak. I mieszkańcy właśnie i starsi ludzie, którzy tam często siedzą, bardzo proszą, żeby po prostu przywrócić ten stan, jaki był. I taka jeszcze jedna prośba odnośnie tej nowej fontanny. No, moje zdanie jest osobiście, ona mi się specjalnie nie podoba, chociaż muszę powiedzieć, że rzeźba rybaka jest przepiękna, tylko jest za nisko. Ona jest praktycznie niewidoczna. Jak dzieci biegają, to po prostu tego rybaka pięknego nie widać. Troszeczkę wyżej to, jakby było, to byłoby lepiej. Radny Gudaczewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym wrócić do ostatniej sesji Rady Miasta, gdyż mieliśmy wrócić do punktu, to zaproponował pan Grzegorz Kierozalski, i sprawdzić, był taki mój wniosek o to, żeby przerwać wówczas sesję i sprawdzić, czy w budżecie miasta były przewidziane pieniądze na amfiteatr, czy też nie. Ja mam tutaj ze sobą wyciąg z protokołu i żeby dosłownie przytoczyć słowa, to brzmiało to mniej więcej tak, że cytuję, radny Grzegorz Kierozalski zabrał głos w kwestii amfiteatru. Otwarcie ma nastąpić w maju. Pozaproszę o pan wykonawców za ciężkie pieniądze. Kto za to zapłaci? W budżecie nie ma pieniędzy żadnych na amfiteatr. I jeszcze potem było też dopowiedziane, Grzegorz Kierozalski powiedział, że niczego w budżecie nie ma i zapytał, ile będzie kosztowało otwarcie amfiteatru. Ja wówczas zaproponowałem, żeby ogłosić przerwę. Państwo nie chcieli się tej przerwy i mieliśmy to dzisiaj ustalić. No i właśnie mam ze sobą zarówno wyciąg z budżetu, jak też objaśnienia do tego budżetu na 2011 rok. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Koncerty na molo, otwarcie amfiteatru. Koncerty na molo, otwarcie amfiteatru i imprezy w nim 178 tysięcy złotych. I to samo jest w tabeli w pozycji 921 4300. Jest to zapisane pod punktem zakup usług pozostałych 178 tysięcy złotych. Także mijamy się z prawdą. Jest to ujęte w budżecie. Tak jak było powiedziane, jak są wątpliwości, jeszcze panowie mogą się udać do pani skarbnik w tym temacie. Dziękuję. Kwestia wyjaśnienia. Bardzo dobrze, ja rozumiem, że panowie się nie korzystali już na z tego budżetu, skorzystaliście przy otwarciu, jesteśmy jeszcze w temacie. Także ja zapytałem pana burmistrza w drodze interpelacji, na której nie zostałem w zasadzie żadnej odpowiedzi, co mnie zresztą nie zdziwiło, bo to rzecz normalna. Ile kosztowało otwarcie i z której pozycji budżetowej panowie żeście skorzystali? I drogiem takiego kruczka prawnego, że było ITP, na powiedzieć, że nie musicie odpowiadać, bo tam było ITP. Nie, to było proste pytanie. Pytanie brzmi, ile kosztowało otwarcie i z jakiej pozycji budżetowej zostało ono wykonane. I jak już pan Gudaczewski to był uprzejmy przypomnieć, no to chciałbym uzyskać tą odpowiedź może już taką prostym pytaniem, już nie na drodze interpelacji. Może dzisiaj będę miał takie oto szczęście, że się dowiem, ile to kosztowało i z jakiej pozycji budżetowej zostało zapłacone. Dziękuję bardzo. Widzi pan, panowie burmistrzowie też nie wiedzą, to ja się mogę mówić. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, radny Liberacki. Ja miałbym taką serdeczną prośbę. W związku z tym, że fontanna na ulicy Mickiewicza Nowa stała się takim pewnym hitem naszego miasta. Ja panu nie przeszkadzałem. Tam jest dużo dzieci, ale jednocześnie ta młodzież taka w średnim wieku jeździ rowerami. Oni po prostu myją te rowery w tej fontannie. Woda w fontannie powinna mieć czystość basenową. Takie są normy. I oczyszczanie tej wody będzie naprawdę trudne przez filtry. Ja bym prosił, żeby uczulić, żeby tymi brudnymi rowerami nie jeździli. Jeżeli można prosić, to po prostu podstawić znak. Zakaz jeżdżenia rowerem.
Ja tam kilku osiłków wyprowadziłem, którzy przyjechali sobie umyć te rowery. Tam są małe dzieci i czystość tej wody będzie zawsze. A jeżeli nie będzie czystości wody takiej basenowej, to fontanna będzie wyłączona. Także prosiłbym albo o znak zakaz jeżdżenia rowerami po fontannie, albo uczulić... Proszę pana, nie, po prostu trzeba troszeczkę kultury wprowadzić. Nie będziemy niczego grodzić, prądu nie będziemy podłączać, ani drutów kolczastych. Po prostu poprosimy, żeby tam nie myto rowerów, żeby nie jeździli tymi rowerami, bo mogą potrącić dzieci. I myślę, że to jest do zrobienia. Dziękuję. Mam pytanie do pana burmistrza Dąbrowskiego w wiadomym temacie. Zwiększaliśmy ofertę turystyczną poprzez zakup jachtu za 85 tysięcy. A co z zakupem naszych sławnych statków, które rzekomo dalej nie stoją w doku, toną? I co dalej w tym temacie i z pieniędzmi, które wyszły już z miasta? Znowu mija się pani z prawdą, delikatnie to określę. W tej chwili jest procedura zakończenia rozwiązania umowy. Będzie zaraz ogłoszony przetarg na początku czerwca na program naprawczy i zostanie wybrany oferent. Po realizacji tego programu naprawczego statki zostaną wtedy odebrane, jeżeli uzyskają akceptację PRS-u. Pieniądze, które są w budżecie, są wystarczające na realizację tego zamówienia. Proszę bardzo. Nie pytam pana burmistrza, czy te pieniądze są wystarczające, tylko jaka kwota została przekazana dla firmy PHU Jabo za wykonanie tego półtora statku? I ja się o to tylko pytam, bo te statki toną, prawda? Mogę powtarzać, ale tu już w prasie, w mediach tyle razy i o kwotach się mówiło. Pani dostała niecałe 2 miliony złotych. Panie burmistrzu, ja pytam pana o kwotę. Jakie pieniądze przekazało miasto na zbudowanie tych dwóch statków? Wiemy, że blacha była za gruba, że kanał trzeba poszerzyć. My już dużo rzeczy wiemy. Tylko chcę spytać, jaka kwota pieniędzy żywotnie została przekazana, a te statki dalej jak nie pływają? Wiemy, że zaraz kanał staje na 2 lata. W związku z tym program naprawczy to jedno, natomiast pieniądze, które wyszły i 2 lata są w posiadaniu przedsiębiorcy prywatnego, który miał dokonać zbudowania tych statków. Chcę wiedzieć, jaka to jest kwota. I gratuluję pani wiedzy eksperckiej. Jeśli chodzi o techniczne uwarunkowania budowy statków, jeszcze raz powiedziałem, około 2 milionów na dzień dzisiejszy to są faktury opłacone dla firmy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Pani Jola, proszę. Myślę, że w imieniu własnym Komisji Rewizyjnej mam okazję publicznie podziękować pani skarbnik Halinie Gergoli i pani zastępcy Wandzie Zakrzewskiej. Ja wiem, że pani nie ma, ale chciałabym to zrobić publicznie. Podejdę po sesji później osobiście jeszcze podziękować. Nie tylko za pracę przy tym absolutorium, za spotkania, za zawsze chęć udzielenia szerokich informacji. Myślę, że za ten okres, kiedy miałam możliwość z paniami współpracować w imieniu własnej komisji, może i w imieniu państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za podziękowania, za miłe słowa. I proszę bardzo, radny Kowalski ma głos. Ja mam takie pytanie. Panie burmistrzu, za Kauflandem, ten teren zielony tam jest taki. Czy można byłoby jakoś tam go, nie wiem, czy to jest nasz, czy powiatu, żeby uporządkować? Tam, no między Kauflandem, w stronę szpitala. Bo tam są te chaszcze, stacja trafo i tak dalej, a no powiedzmy jest to miejsce, gdzie tam, no, jakieś osoby przebywają. No przed. Tak jest, przed parkingiem tam, gdzie jest. Już mogę powiedzieć, bo na ten temat myśleliśmy, sami państwo wiedzą, wszystkiego się nie da zrobić, ale na teren, no o funkcjach parkowych zrobimy, to znaczy, żeby uporządkować zieleń, ale że można było dziecko z mamą, to znaczy mama z dzieckiem, z wózkiem przejechać i tak dalej. Tam jest no, duże osiedle i takich dostępnych terenów zielonych nie mają, więc tak myślimy. Myślimy to urządzić, nie wytrzebić całkowicie tej zieleni, ale tą trochę taką dzikość zamienić na cywilizowany taki park.
Proszę bardzo, radny Stasiulewicz. A ja chciałbym z innej beczki trochę. Mianowicie funkcjonuje w Ostródzie, nie będę omawiał tego, bo to Ostródzki Żelazny Pakt. Takie określenie. To są sygnatariusze tego Ostródzkiego Żelaznego Paktu. Słuchaj, powiem tylko jedno. Chciałbym powiedzieć tak, że odwoływanie się do tego typu paktów jest wysoce żenujące i ja tego nie potrafię zrozumieć. I tylko tyle. Rzeczywiście nie chciałbym zabierać w tej chwili dalszego ciągu swojej wypowiedzi, nie będę kontynuował, ale obiecuję, że na przyszłej sesji już będzie po referendum i bez względu na względy zadam kilka pytań. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z pani radnych, panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Stwierdzam, że został wyczerpany porządek obrad 23 sesji. Zamykam 23 sesję Rady Miejskiej w Ostródzie.